Okay, so if you don't mind, guys, let me start from my guest who are with us here in Sopot. And the question seems too obvious, Marie. I'm looking to you because the first question is to you. How regulation changes related to the Green Deal will affect proponowane w Europejskim Ładzie będą zmieniały nasze relacje z innymi trzecimi krajami. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za to pytanie. Zmienię troszeczkę to, co chciałam powiedzieć dzięki temu, co powiedział pan Peter Schmidt. Mówił o tym holistycznym podejściu. Myślę, że Europejski Zielony Ład to jest właśnie to holistyczne podejście, którego potrzebujemy. Absolutnie się zgadzam z panem Peterem. Europejski Zielony Ład to jest również sposób, aby sprostać temu, czego żądają nasi klienci, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywności, w jaki sposób to wpłynie na nasz handel. No, jest to również ważne dla naszych konsumentów, aby nasze produkty były według tych samych, produkowane według tych samych standardów. Byliśmy otwarci na wymianę handlową, po to, abyśmy mogli również wyprodukować więcej jakościowej żywności dla naszych produktów, aby ta jakość była coraz lepsza, aby również nasi konsumenci chcieli mieć te dobre jakościowe produkty w Unii Europejskiej, więc musimy nad tym pracować z naszymi partnerami, z którymi zawarliśmy umowy handlowe. Przechodzimy wówczas do bardziej zrównoważonego sposobu produkcji skupiającego się na ochronie środowiska. Panie Piotrze, pytanie do pana, czy może pan powiedzieć, jak pan widzi ten Europejski Zielony Ład i wyzwania z tym związane, jakie są pana zdaniem możliwości, co możemy wykorzystać jako naszą przewagę? Bardzo dziękuję za to, że mogę tutaj reprezentuję duński sektor rolnictwa i firmy produkcji żywności. Mamy bardzo dużo opinii na temat tego Europejskiego Zielonego Ładu i całych zasad. Jest to rzeczywiście bardzo ambitny plan, ale jest to wzrost, który powinien brać pod uwagę możliwości produkowania i produkowania również w naszych krajach. Bardzo ważne jest, abyśmy widzieli to wsparcie i współpracę, abyśmy nie robili tego sami, abyśmy byli po prostu wspierani nawzajem. Myślę, że główne wyzwanie dla nas to to, że widzimy zwiększające się koszty, które wynikają z regulacji Zielonego Ładu, szczególnie z tej strategii od pola do stołu. Byłoby to bardzo trudne, ponieważ dodaje nam to już również obowiązków i kosztów do sytuacji obecnej. Może to trochę prowadzić do mniejszej konkurencyjności i możliwe, że będzie również produkcja przeniesiona poza Unię Europejską do krajów, które nie podlegają tym regulacjom, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o podejście zrównoważone do produkcji. To jest taka podstawa. Myślę, że patrzymy na uczestnictwo i wykorzystanie potencjału, który mamy, zwiększony popyt na nowe technologie, na nowe rozwiązania i na pewno możemy się do tego przyczynić. Patrzymy również na firmy, które już przez długi czas pracują nad uzyskaniem certyfikatów i dokumentów zgodności, więc ten nowy obszar transformacji zielonej będzie czymś nowym, ale tak naprawdę nie do końca. Już wprowadzamy właśnie takie podejścia do naszych ram działania.
Na pewno mogę powiedzieć o kilku przykładach, o których mówimy. Jest to bardzo ważne. Bardzo ważne, abyśmy współpracowali razem i widzimy rzeczywiście w ramach Europejskiego Zielonego Ładu nowe szanse dla nas. Chcę podkreślić to, co jest bardzo ważne, że to nie jest tylko podejście oficjalne, takie rządowe, ale podejście prywatnych przedsiębiorstw. Tak, tak, rzeczywiście jesteśmy organizacją prywatną, więc reprezentujemy prywatny sektor, prywatny biznes. Peter Friedman. Niemcy bardzo pilnie przyglądają się temu, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o Europejski Zielony Ład. My patrzymy na Niemcy, więc jak te regulacje zmienią nasze relacje i niemieckie relacje? Niestety nie możemy rozmawiać po polsku. Trochę rozumiem po polsku, ale rzeczywiście nie mówię jeszcze tak dobrze. Było bardzo ciekawym dla mnie przygotowanie i znalezienie odpowiedzi na te pytania, które dostałem, ale rzeczywiście zastanawiałem się nad tym, co to znaczy dla wymiany handlowej. Mówimy tutaj o trudnych rzeczach, bo jeszcze nie wiemy, jakie będą te mierniki w każdym sektorze. One będą trochę inaczej wyglądały, jeżeli chodzi o produkcyjność. To wszystko zależy od poszczególnych produktów, jak one będą konkurencyjne na rynku, jak wpłynie na to Europejski Zielony Ład. Ale uznajemy w ministerstwie, patrząc na niemiecki sektor, że wyzwania będą dotyczyły przede wszystkim sektora hodowli zwierząt, produkcji odpadów organicznych, które posiadają bardzo dużo składników odżywczych. W niektórych rejonach w zachodnich Niemiec mamy problemy z nutrientami w wodzie, więc rzeczywiście zastanawiamy się, co to znaczy intensywna produkcja, intensywna hodowla zwierząt. O tym mówił również pan Schmidt, o oczyszczaniu wody. Rzeczywiście była to inspirująca prezentacja. Musimy zainwestować bardzo dużo, aby te związki wydobyć z wody. Rzeczywiście to hodowla zwierząt, pierwszy sektor, który będzie musiał sprostać wyzwaniom, ale również antybiotyki. Mówimy o 25 świniach w Niemczech, które potrzebują antybiotyków. 25 milionów świń, które potrzebują antybiotyków, więc to jest rzeczywiście ogromna hodowla, jak mówimy o tym sektorze. W Polsce chyba jest 10 milionów. Wszystko skupione jest w jednym rejonie, w północno-wschodnim rejonie Niemiec. Rzeczywiście to stwarza pewne problemy, z którymi i tak musimy się zmierzyć. Oprócz tego całkiem naturalnie uważam, że jest wyzwania dla specjalnych upraw, które są uzależnione od pestycydów, na przykład owoce, wino i wydaje mi się, że len, który też jest uzależniony od pestycydów. I tutaj bardzo ważne jest z niemieckiej perspektywy, aby wykorzystanie pestycydów było zharmonizowane, czyli żeby nie było żadnego zakłócania czy też zaburzania konkurencji w przyszłości, jeśli chodzi o wykorzystywanie pestycydów. Naturalnie widzimy, czy też przewidujemy obniżenie produkcji w Unii Europejskiej. Widzimy, że będą rosły koszty produkcji. Uważamy, że będzie więcej importu, mniej eksportu. Wydaje mi się, że no, trudno będzie temu zaprzeczyć. Pojawia się wtedy pytanie dla każdego sektora, na ile to jest konkurencyjne i na ile, no na przykład jak patrzymy na len, po zmianach. Tutaj nie ma zmiany. Powiedziano mi, że len jest takim niemieckim lnem.
Zobaczymy. Karolina, pytanie do ciebie. Jakie kraje, twoje kraje podejmują, jeśli chodzi o zero śladu węglowego w produkcji? Przede wszystkim w tej chwili w Holandii sektor rolnictwa ma najniższy poziom emisji CO2, jeśli patrzymy na kilogram wyprodukowanej żywności. Mówię tutaj zarówno o ogrodnictwie i pracujemy nad sektorem hodowli zwierząt, bo tutaj jest większy problem. Tam mamy od 10 do 12 milionów świń, ale jesteśmy znacznie mniejszym krajem niż Polska czy Niemcy. Także widzimy, że tutaj jest ogromny wpływ tego sektora na środowisko. Dwa tygodnie temu ogłoszono w Holandii, że przeznaczone zostanie 6,8 miliona euro na przechodzenie na energię odnawialną, jak również na transformację sektora rolnego, czyli pracujemy intensywnie ze wszystkimi interesariuszami, żeby nasza produkcja rolna była jeszcze bardziej zrównoważona. Czy coś chcecie sobie Państwo dodać? Ktoś sprowokował Państwa teraz do odpowiedzi? No więc moje drugie pytanie, kolejne pytanie do wszystkich Państwa jest takie. Chciałbym zapytać, czy gdybyście mieli Państwo wybrać jedno najważniejsze wyzwanie, jedno, najważniejsze związane z Zielonym Ładem, to jakie to będzie wyzwanie? Marie. No to jest trudne pytanie. Dziękuję, że mnie wyznaczyłeś jako pierwszą do odpowiedzi. Nawiążę do tego, co mówił pan Schmidt, która rzeczywiście była bardzo inspirująca. Mówił pan o tym, że jesteśmy... Zostaliśmy tu zaproszeni przez bank, czyli tutaj mamy finansistów, ekonomistów, bankierów, a jedno z wyzwań, wobec którego stoimy, to przejście do innowacyjności w rolnictwie i do inwestycji. Także tutaj powinniśmy wspierać rolników, natomiast państwo nie może wszystkiego zapewniać i będą nam potrzebne banki, będą nam potrzebne finanse, będzie nam potrzebny sektor prywatny, żeby wspierał nasz sektor rolny po to, aby sektor ten stał się bardziej zielony, żeby poszedł w bardziej zrównoważonym kierunku. To jest to wyzwanie, wobec którego stoimy z całą pewnością, czyli na pewno trzeba nam będzie więcej finansów na zielone produkcje oraz na ubezpieczenia dla rolników, ponieważ wiemy, że teraz dochodzi do bardzo wielu różnych zjawisk pogodowych, które mają wpływ na rolnictwo. To jest druga część tego wyzwania. Chcę też dodać, że zgadzam się z moimi kolegami, że obniżenie stosowania pestycydów i antybiotyków to jest wyzwanie dla wszystkich, z całą pewnością. I jest to też związane z kwestią innowacyjności, o której wcześniej mówiłam. Peter? To trudne trochę, bo oczywiście jestem niby ekspertem, ale tak naprawdę może nie w 100%. Ale przygotowując się na to spotkanie, dowiedziałem się, że hodowla zwierząt to nie tylko problem emisji CO2, ale to jest największy emitent metanu. Czyli wydaje mi się, czy też tak naprawdę nie bardzo wiem, jak możemy pokonać ten problem, ponieważ czytałem w dokumentach, że musimy zmienić też gatunki, jakie są hodowane. Nie wiem, czy to jest naukowa kwestia, ale musimy znaleźć jakiś sposób na to, żeby krowy nie emitowały tyle metanu. Nie wiem, jak to można osiągnąć, nie jestem naukowcem, no ale dla mnie to jest ogromne wyzwanie. Obniżenie stosowania pestycydów, to jest ważne. Co jest najtrudniejsze w tym zakresie według ciebie? Pestycydy, no... Trudno będzie uprawiać chmiel, owoce bez pestycydów, ale tutaj niemiecką odpowiedzią będzie innowacyjność, inteligentne rolnictwo. Na przykład tak oficjalnie odpowiada moje ministerstwo. Ale no, taka odpowiedź nieoficjalna może. Osobiście powiedziałbym, że to pomoże, ale to będzie kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Kto ma za to zapłacić?
i czy naprawdę to wszystko rozwiąże. Bo też się dowiedziałem, że 40% plonów na całym świecie jest niszczona przez różnego rodzaju pasożyty. Więc z całą pewnością jest potrzeba stosowania pestycydów. W zeszłym roku konsumpcja pestycydów w Niemczech spadła w związku z tym, że było bardzo sucho. Natomiast to się może zmienić znowu. I raz jeszcze. Jestem prawnikiem tak naprawdę z wykształcenia, więc nie chcę wchodzić w te kwestie szczegółowe. No to przejdźmy do Danii, bo chcę zadać to samo pytanie tobie. Zgadzam się w pełni z tym, co powiedzieli moi współpaneliści, zwłaszcza jeśli chodzi o współpracę z instytutami naukowymi. To będzie bardzo ważne po to, żeby zrealizować cele Zielonego Ładu. Na tym etapie tak naprawdę nawet nie wiemy, jak dotrzeć do tej proponowanej neutralności klimatycznej. Dlatego z całą pewnością musimy współpracować po to, żeby znaleźć po pierwsze finanse, które będą wspierały ten rozwój. Także to jest rzeczywiście świetne, że, ale tak naprawdę nie jesteśmy nawet dotrzeć do tych technologii, które mogłyby nam pomóc. I po tej samej stronie wydaje mi się, że potrzebne nam są konkretne narzędzia, które będziemy mogli zastosować po to, żeby dotrzeć do realizacji celów Zielonego Ładu. Na przykład nowe technologie paszy. Z całą pewnością potrzebne nam będą nowe licencje, żeby móc stosować te nowe technologie żywienia zwierząt. Myślę, że to nam by mogło bardzo pomóc. I oprócz tego w pełni się zgadzam z tym, o czym mówił pan z Niemiec. Z całą pewnością musimy mieć podejście sterowane rynkowo. To nie jest jakaś niewielka grupka ludzi w Brukseli, którzy mogą zdecydować, w którą stronę powinniśmy pójść. Kiedy mówimy jednak o produkcji żywności, bardzo ważne jest, aby konsumenci też mogli pokazać swoimi wyborami, czego chcą. I w ten sposób będziemy mogli uruchomić mechanizmy rynkowe i dzięki temu może uda nam się zrealizować te cele przy wsparciu przez rozwiązania prawnicze. Natomiast to musi być system rynkowy. Karolin, gdybyś miała wybrać jedno najważniejsze wyzwanie, to jakie by ono było? To może reagując na to, co pisał Friedman, my w Holandii też bardzo staramy się obniżyć emisję składników odżywczych do gleby i stwierdziliśmy, że jeżeli zmieni się paszę krów, to można obniżyć ilości emitowanego metanu. Także tego rodzaju działania już są podejmowane w Holandii. I jeśli chodzi o różnego rodzaju techniki innowacyjne, to nie chodzi tylko o innowacje i o technikę, ale też o inny sposób produkcji. W Holandii mamy farmy przyszłości i testuje się tam różnego rodzaju rozwiązania. Są też specjalne pasożyty, które mogą być zwalczane w uprawach przez jakieś zwierzęta czy przez inne uprawy. Także tak naprawdę to nie muszą być jakieś technologie takie jak robotyzacja, ale może być zupełnie inny sposób uprawy gleby. Największym wyzwaniem, tak jak Peter mówił, to będzie to, co robią konsumenci. To może nie jest wyzwanie dla rolników w Holandii. Mieliśmy badania i wiem, że konsumenci nie są gotowi do płacenia większych pieniędzy za zrównoważoną żywność. Mieliśmy też... Wiem też, że sporządzony został raport na temat zrównoważonej żywności i bardzo trudno jest zmusić konsumentów do takich etycznych wyborów, żeby płacili więcej pieniędzy za żywność.
która by się przyczyniła do lepszego klimatu. Także największym wyzwaniem będzie chyba ta strona konsumencka, a nie strona rolników. Dziękuję, Karolino, za podkreślenie tej kwestii, ponieważ ja w pełni się zgadzam, że dla nas najważniejszym elementem jest zmienienie nastawienia ludzi i podejścia do żywności. Trzeba im przekazać odpowiednią wiedzę, żeby ludzie się orientowali, o co chodzi w tych wyborach, jak można zmienić sytuację. Zmiana poglądów konsumentów, tak naprawdę są różne inicjatywy prywatne i publiczne w tym zakresie. I chcę tylko podać jeden przykład, na przykład zarządzanie odpadami żywności. To jest ogromny problem. Jest to duży problem, jeśli zastanowimy się nad tym, czym jest Zielony Ład, bo jeśli produkuje się za dużo, to wtedy marnuje się zasoby. To nie jest zrównoważony sposób produkowania czy też traktowania żywności. Mamy we Francji w tej chwili mamy bardzo wiele inicjatyw, które mają sprawić, żeby konsumenci nie marnowali żywności, nie wyrzucali żywności i żebyśmy zdali sobie sprawę, jaka jest globalna wartość żywności. Nie chodzi o marnowanie tak do końca, ale tak jak pan Schmidt mówił, żywność jest za tania, być może, czy też jest postrzegana jako tani produkt. Także ważne jest, aby konsumenci zdali sobie sprawę, że tak pod koniec oni, że być może trzeba było płacić nieco więcej, czyli żeby podejmować tego rodzaju działania. No tak, właściwie chcę tylko dodać, że ten problem z konsumentami, mieliśmy podobne badania w Niemczech. Konsumenci mówią tak, tak, chcemy, żeby żywność była bardziej zrównoważona, żeby było zrównoważone rolnictwo i chcemy za to płacić, ale do tego nie dochodzi. Widzimy to bardzo ładnie, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. Wiemy, że możemy znaleźć etykiety takiego dobrostanu zwierząt na etykietach produktów. Wiemy, co się dzieje, bo wiemy, że ludzie nalepiają te nalepki, ale nikt tego potem nie kupuje za wyższe pieniądze. I z całą pewnością to jest wyzwanie, ale cieszę się, że Holandia coś tam wymyśla i że pojawią się tam rozwiązania. To może ostatnie pytanie, ponieważ zostało nam pięć minut. I chcę zapytać o perspektywę krajów nieunijnych. Czy nie sądzicie państwo, że największym wyzwaniem będzie zawiązanie jakiegoś porozumienia z krajami nieunijnymi w tym zakresie? Peter się uśmiecha, tak? Peter Galler, dlaczego się uśmiechasz? Uśmiecham się, ponieważ myślę, że to jest bardzo ważny temat w tym zakresie i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kwestia. Trzeba zaangażować kraje trzecie, zarówno z powodów handlu i ekonomii, ale również trzeba postarać się współpracować w zakresie naszych celów, naszych ambicji, ponieważ mimo, że Unia Europejska jest ogromna z naszej perspektywy, to jednak nie jesteśmy całym światem, czyli absolutnie współpraca jest niezbędna. Jest tutaj jedna pułapka jednak. Nie wolno nam w ramach tej współpracy prowadzić do jakiejś wojny handlowej, żebyśmy starali się wymuszać jakieś standardy na innych krajach i skończymy konfliktami w tym zakresie. Nie, to trzeba robić w mądry sposób. Musimy zaproponować taką umowę o wolnym handlu z krajami trzecimi i w ten sposób możemy wywierać wpływ również na inne kraje po to, żeby te towary, które będziemy importowali do Unii Europejskiej, żeby spełniały te same standardy niskiego oddziaływania na środowisko. Jednak powinniśmy to zrobić w sposób inteligentny. Nie chcemy, żeby nas oskarżano o protekcjonizm handlowy. No to taka moja reakcja. Marii, zgadzasz się? Tak, z całą pewnością się zgadzam. I teraz wszystko jest połączone ze sobą. Musimy rozmawiać z naszymi partnerami z krajów trzecich. Na przykład cieszymy się, ponieważ w tej chwili mamy umowę handlową z Kanadą. Wiem, że tu mam przedstawiciela z Kanady. I w tej umowie
prowadzimy dialog w kwestiach fitosanitarnych, porównujemy standardy, dyskutujemy na ten temat. Czasami są to trudne tematy, ale rozmawiamy ze sobą. To nie jest wojna handlowa, to jest partnerstwo i staramy się do siebie nawzajem dotrzeć. To jest ważne. Musimy pamiętać, czego chcą nasi konsumenci. Wiem, że w Europie konsumenci nie są gotowi do zaakceptowania praktyk, które są powszechnie uznawane w innych krajach, na przykład technologia GMO. I tutaj jest ta cała dyskusja, czyli tak, silne partnerstwo, ale musimy też szanować żądania ich konsumentów i naszych konsumentów. Karolin, na koniec. Ja po prostu zgadzam się z poprzednimi mówcami. Naturalnie wolny handel jest dla nas wszystkich korzystny. Także porozumienia o wolnym handlu między Unią Europejską a innymi krajami to jest bardzo cenne. Natomiast ważne też, aby pamiętać, żebyśmy wszyscy grali na tych samych zasadach, abyśmy w którymś momencie nie konsumowali tego, czego naszym rolnikom nie wolno produkować. I w ramach tych umów musimy też patrzeć na rynki eksportowe. Nie wszystkie rynki eksportowe są sterowane cenami. Jeśli na przykład patrzymy na umowę o swobodnym handlu z Japonią, to widzimy teraz, że musi rosnąć rynek eksportu do Japonii, bo w Japonii jednak ważniejszym elementem jest jakość, a nie cena. Czyli musimy patrzeć na różne możliwości. Dziękuję, Karolina. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim panelistom za uczestnictwo w naszym panelu. Z przyjemnością mogłem z Państwem porozmawiać. Życzę wszystkim miłego, dobrego dnia i bądźmy wszyscy zdrowi. Dziękuję bardzo.